Hej, cześć, siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym poradniku na moim kanale. Pokażę wam po prostu dzisiaj, jakie przejścia można sobie pobrać do After Effectsa, a dzięki nim może to na serio polepszyć wasze wideo, wasz montaż. W zasadzie to jest to jedno i to samo, ale przez to też możecie mieć o wiele więcej widzów. Ja też używam od niedawna tych przejść i też mam nadzieję, że więcej osób przynajmniej będzie mnie oglądało, więc moi drodzy, każdy, kto teraz mnie ogląda, ma tu zostawić pięknego lajka, jak się wyświetla właśnie na ekranie. Zostawienie łapeczki w górę. Możecie też wpaść na mojego Discorda, link oczywiście jest w opisie. Możecie też wpaść na Instagrama, który też jest w opisie. I też na Facebooka, którego niedawno założyłem. Więc moi drodzy, ja już nie przedłużam i lecimy jak zawsze do komputerka. Okej, moi drodzy, gdy znajdujemy się już właśnie tutaj u mnie na komputerze, wybieramy sobie plik, który jest oczywiście link jak zawsze w opisie. Jest to Motion Bro. Tworzymy sobie teraz nowy folder i możemy go nazwać, powiedzmy, przejścia After Effect. Sorry. Ok, gdy już mamy ten folder stworzony, klikamy sobie w Motion Blur i klikamy sobie tutaj i przenosimy sobie to do naszego folderu, żeby tam się nam to wypakowało. Ok, moi drodzy, gdy już to wypakowaliśmy, przechodzimy sobie aktualnie w ten folder, klikamy sobie Motion Bro i Motion Bro też jest tutaj plik zip, klikamy sobie prawym przyciskiem myszy i wypakuj tutaj. No i automatycznie nam się tutaj to wypakowało. Moim zdaniem nie chcę, żeby to było w tej zakładce, więc zrobimy sobie coś takiego, że po prostu przerzucimy sobie jakby to tutaj, o, żeby tutaj tego nie było i żeby to było razem z tym plikiem Motion Bro i tu będzie Motion Bro Extraction. Więc klikamy sobie Motion Bro Extraction i klikamy Setup Motion Bro 2.3.4, po prostu to, klikacie tak, tak, po prostu instalujecie to i finish. Ja nie będę tego instalował, bo te wszystkie rzeczy mam już zrobione. No i gdy, moi drodzy, to zrobicie, klikacie sobie Motion Bro 2.3.4, klikacie wypakuj tutaj. No i się wam to zrobiło jako Motion Bro 2.3.4. Wchodzicie sobie teraz właśnie w ten folder i te wszystkie pliki kopiujecie sobie, klikacie kopiuj, no i po prostu jakby te pliki się skopiowały. I wchodzicie teraz. Ja otworzyłem sobie nowe okno, żebyście jakby więcej widzieli, żebyście mieli większe pole jakby do widzenia. Klikacie sobie dysk C albo po prostu dysk, gdzie macie zapisanego waszego After Effectsa. Klikacie sobie Program Files, klikacie sobie Common Files, klikacie sobie Adobe i CEP. Teraz klikacie sobie Extraction, nie wiem jak to się mówi, klikacie Motion Bro i tutaj, wiem, że to są podobne pliki, chyba praktycznie takie same, klikacie sobie po prostu wklej. Ja nie będę tego robił, bo już to wszystko mam tutaj zainstalowane i wgrane i wy po prostu tutaj sobie wklejacie te pliki, tam będzie chyba pokazane, zamień pliki w miejscu docelowym, wy oczywiście te pliki zamieniacie, robicie te wszystkie kontynuuj, tak, 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 nie wiem co tam wam wyskakuje, no i wtedy te wszystkie przejścia będą wgrane i w ogóle możemy sobie teraz ten folder zamknąć. Klikamy sobie przejścia After Effects, klikamy sobie znowu teraz Motion Bro Extension i teraz Registry Win Mac i wybieracie sobie wersję wersję After Effectsa, którego właśnie posiadacie. W tym poradniku pokazałem wam akurat, ja mam 2020 wersję, bo 2021 mi coś tam szwankuje lekko, więc wolałem zostać przy wersji 2020, a wy możecie po prostu w internecie znaleźć Motion Bro wersję 2021, żeby tutaj sobie zainstalować. No i oczywiście to sobie wgrywacie i robicie to samo wszystko co ja tutaj, tylko z wersją 2021. Więc klikacie sobie 2020 albo zależy jaką wersję macie. Jak mówiłem, tutaj klikacie tak, 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 prawda? Ja sobie teraz zaznaczę nie, bo ja już mam to wszystko wgrane. No i tak naprawdę
te wszystkie przejścia są już wgrane, więc wystarczy teraz sobie zamknąć to okno, wejść sobie do After Effectsa. Ja nie będę sobie tworzył nowej kompozycji, więc sobie zamknę te po prostu okno. Klikacie sobie teraz Edit i klikacie Preference. I tutaj na dole jest Scripting Expression. Klikacie w to. Wyświetla się Wam takie okienko, musicie być w tej zakładce tutaj na dole i te opcje, jak będziecie to instalować, to te opcje po prostu będą wyłączone, prawda? I Wy musicie sobie te opcje po prostu włączyć, żeby było tak, jak ja teraz mam. Klikacie potem OK, ja już tego nie robię, bo mam to zainstalowane. Klikacie sobie teraz Window, Extension i Motion Bro. I wtedy wszystkie przejścia, prawda, już są wgrane. Znaczy, dopiero będą wgrane, bo mamy sobie okno Motion Bro, czy jakby taki aktywator tych wszystkich przejść, gdzie one się będą znajdować. Jest dużo tych aktywatorów, ale Motion Bro to jest jeden z tych bardziej znanych. Dobra, co teraz zrobić, żeby te wszystkie jakby paczki sobie tutaj wgrać? Na przykład te glitch effect, prawda, że te wszystkie inne. Po prostu jakby paczki z tymi wszystkimi efektami. Co robimy? Klikamy sobie tutaj jakby taki znaczek instalacji, klikamy sobie w niego i lecimy sobie do tego folderu, co sobie nowy folder, tam gdzie sobie znaleźliśmy te przejścia, to znaczy stworzyliśmy ten folder przejścia After Effects, ok, klikamy sobie go i zamiast Motion Bro Extraction klikamy sobie po prostu Motion Bro jak na początku. I te foldery to są wszystkie jakby nasze przejścia, czyli musimy po kolei sobie tak, klikamy 3D, pan Transition, klikamy dwa razy i te wszystkie pliki, które mają jakby takie białe coś, czyli plik list, to się nazywa typ plik list, to po prostu te wszystkie ze wszystkich folderów to te rzeczy sobie instalujecie, klikacie OK i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc klikacie po prostu dwa razy, o, już jedna paczka się nam wgrała. Możecie zobaczyć, że tutaj pokazuję, jak takie coś zrobić. Jest mega dużo tych przejść, a to dopiero jedna paczka i po prostu klikacie tak cały czas. Klikamy sobie w następny folder i klikamy sobie potem As Face Tools, dwa razy As Tools, klikamy sobie Presets i teraz Face Tools. Też sobie tutaj klikamy i mamy jakby tutaj na naszą twarz. Nie wiem, nigdy tego nie próbowałem, ale to też podobno bardzo fajne efekty, jeżeli chcecie się pobawić, nie wiem, z czwartą gęstością. Dalej sobie lecimy, klikamy znowu tutaj, lecimy tylko do Create Pack i tutaj tak po kolei wybieramy sobie ten folder. Kolejna zakładka, jak widzicie, na przykład możecie sobie, nie wiem, takie fajne przejścia dać, nie wiem, bardzo fajne, jeżeli chodzi o jakieś poradniki czy coś. Na serio jest mega dużo tutaj wciul efektów i możecie na przykład, może Wam się to bardzo przydać, na przykład jak to. Wystarczy tylko zmienić sobie nazwę i te wszystkie inne napisy i będziecie mieć tak naprawdę wszystko perfekcyjnie zrobione. Ja lecę dalej i my widzimy się już za chwilkę. Więc ogólnie, moi drodzy, gdy już te wszystkie efekty, jak widzicie, są wgrane, możecie sobie po prostu z tego korzystać. Na serio bardzo dużo youtuberów, którzy po prostu robią swoje jakby filmy, albo ich montażyści robią, używają na przykład przejść z, załóżmy, zoom, prawda? Mamy tu na przykład wave, mamy twirl, mamy power, mamy optics, motion. Możemy sobie po prostu rozwijać nawet te zakładki. Dużo jest takich tutaj rzeczy. Power, twir mamy i wave też jest fajne. Jeszcze jest fajna paczka glitch, gdzie też mamy bardzo dużo jakby wszystkich efektów. Możemy to wszystko sobie zrobić, a jak to zrobić, to już Wam pokazuję. Mianowicie wybieramy sobie jakiś po prostu plik, który właśnie mamy. OK, przesuniemy sobie to mniej więcej, o dobra, coś takiego, żeby nam to nie przeszkadzało. No i moi drodzy, gdy jesteśmy, no to klikamy na przykład, nie wiem, wziąłem sobie Original Simple Transition 2000, tą paczuszkę, klikamy sobie, załóżmy, nie wiem, Simple File i weźmy sobie, nie wiem,
coś takiego. Klikamy sobie na to, strzałeczkę, no i tak naprawdę przejście jest całe już zrobione. Musimy troszeczkę poczekać, żeby się nam to jakby wyrenderowało. Ok, no i efekt jest praktycznie zrobiony. Zobaczcie, jak to wygląda sami. No i przejścia na serio wyglądają bardzo fajnie. Możecie sobie użyć, nie wiem, do waszych filmów. Dodają jakby takiego fajnego oglądania. Tak się fajnie mega to ogląda. I możecie przez to zdobyć więcej oglądających. Więc no to tyle z tego poradnika. Więc moi drodzy, ja wam dziękuję wam oczywiście za oglądanie tego poradnika. Ja mam nadzieję, że on się wam spodobał. Pamiętajcie, każdy ma tutaj pod tym filmem zostawić pięknego lajka i suba z dzwoneczkiem. Wy możecie pisać na Discordzie, na grupie albo tutaj pod tym filmem, jakie chcecie kolejne filmy. Ja mam nadzieję, że wam pomogłem. Do zobaczenia, moi drodzy, i widzimy się w następnych odcinkach.